30 kwietnia to termin rozliczenia naszych deklaracji podatkowych, ale to również termin pokazania, czy zależy nam na naszym mieście, na naszej wspólnej sprawie. W myśl hasła rozliczaj PIT we Wrocławiu. Wrocław nie tylko należy do Ciebie, ale również zależy od Ciebie. To jest niezwykle prosta operacja, do której zachęcamy wszystkich. Tych najmniejszych podatników, ale również te firmy, które od lat budują z nami to cudowne miasto. Zależy nam na tym, żeby uświadomili sobie ci wszyscy, nasi mieszkańcy, użytkownicy tego miasta, że wystarczą 3 minuty. Ja przed chwilą w ciągu 3 minut byłem w stanie zmienić w deklaracji adres zamieszkania na dowolny. Oczywiście nie zmienię, bo mam ten wrocławski i tutaj się chcę rozliczać. 28% wpływów do budżetu, o czym za chwilę powie pan skarbnik, to są właśnie wpływy z państwa podatków. Zachęcamy do tego, żeby mieć na to wpływ, żeby to było więcej niż 28%. I przypominam, do 30 kwietnia możecie państwo w ciągu kilku minut zmienić rzeczywistość naszego budżetu i zmienić rzeczywistość Wrocławia. Oddaję głos panu skarbnikowi. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Ten PIT w naszym budżecie, tak jak powiedział prezydent, 28%, kwotowo to jest 1 474 000 000 zł. To są środki, które dzięki którym, no, przeliczając na przykład na ilość tramwajów, które możemy zakupić, to jest 150 nowych tramwajów we Wrocławiu. To są 4 takie, powiedzmy, duże inwestycje, jak chociażby most wschodni. To są ogromne środki, które pozwalają nam realizować nasze plany inwestycyjne. Przypomnę, ten plan inwestycyjny tegoroczny to jest 1 000 000 000 zł. No to widzicie państwo, że miliard, prawie 1,5 miliarda to tyle, że jesteśmy w stanie wykonywać wszystkie te nasze roczne inwestycje i jeszcze nam wystarcza na to, żeby, no, chociażby inwestować w edukację, w naszą młodzież. Dlatego tak ważne jest to, o czym mówił prezydent, żeby sprawdzić. Ja jeszcze raz to powiem, bo ten komunikat musi być powtarzany jak najczęściej również przez państwa, żeby sprawdzić, bo bardzo wiele tych deklaracji podatkowych jest wystawianych w tej chwili automatycznie w systemie przez system gov.pl, na stronach gov.pl, więc warto sprawdzić, jaki adres tam jest wpisany, tak? Jeżeli to nie jest adres wrocławski, tak jak prezydent powiedział, w ciągu dosłownie kilku minut jesteśmy w stanie, nawet nie minut, zmienić ten adres i już te podatki wpływają do naszej kasy. Jak duża to jest skala tych podatków, które zostają w mieście, o tym też warto powiedzieć. Ponad 48% wszystkich podatków, które płacimy, zostaje w naszym mieście, czyli jest to rzeczywiście odprowadzane do budżetu państwa, ale potem wraca do budżetu miasta. Stąd te pieniądze, o których rozmawiamy. Bardzo, bardzo prosta rzecz. W tej chwili mamy też aplikacje, które nam pozwalają korzystać z miasta, o tym za chwilę powie dyrektor promocji. Chcemy też zachęcać, oczywiście aktywnie zachęcać do płacenia podatków we Wrocławiu. Szczęśliwie z roku na rok te wpływy z PIT-u nam rosły. Mówię w czasie przeszłym, dlatego że wydarzyły się dwie rzeczy. Tak? W roku 2020 zmieniła się skala podatkowa z 18 na 17%, jeśli chodzi o osoby fizyczne. Część osób została wyłączona z systemu opodatkowania do 2026 roku. Osoby, jak państwo wiecie, nie płacą. To spowodowało ogromne zmniejszenia dochodów z PIT-u w naszym budżecie. Do tego się dołożył COVID. O COVID-zie zaraz powiem, o skutkach COVID-u, ale to zmniejszenie samo, jeśli chodzi o skalę podatkową, to w skali naszego miasta utrata co najmniej 150 milionów dochodów. Te przyrosty PIT-u, wpływów z PIT-u były do tej pory właśnie takie między 110 a nawet 180 milionów, jak pamiętam, w ostatnim okresie. I niestety, jak popatrzymy na wykonanie poprzedniego roku,
porównaniu z 19, to otrzymaliśmy, to jeszcze jest oczywiście kwestia rozliczeń ostatecznych, ale mniej więcej tyle samo, co w roku 2019. A we wcześniejszych okresach te wpływy były znacznie, znacznie większe. Dlatego tak bardzo zależy nam na tym, żeby weryfikować i nakłaniać jeszcze raz i zachęcać przede wszystkim mieszkańców do tego, żeby sprawdzali ten adres zamieszkania jeszcze raz. To, że ktoś korzysta z infrastruktury miejskiej, jest we Wrocławiu, to tak naprawdę zobowiązuje, tak? Powinno nas zobowiązywać do tego, że płacimy ten podatek we Wrocławiu, sprawdzamy ten adres zamieszkania, a nie zameldowania. Bo część osób myśli, że tam, gdzie się urodziłem, tam, gdzie mieszkałem, tam powinienem składać te PIT-y. Tak nie jest, składamy PIT-y, mieszkamy we Wrocławiu, korzystamy z infrastruktury, składamy PIT-y we Wrocławiu. Jak jesteśmy przy tych skutkach covidowych, też informacja dla Państwa, te skutki to nie tylko utrata samych dochodów. Utrata dochodów to jest mniej więcej 150 kilka milionów złotych. Te największe pozycje to są dochody z biletów, 66 milionów, przepraszam, to są dochody ze sprzedaży, ale 60 milionów z dochody z biletów, tyle straciliśmy. Z podatku od nieruchomości ponad 40 milionów złotych, z usług różnego typu, które miasto świadczy, ponad 18 milionów złotych. Do tego po stronie wydatkowej oczywiście należy dodać te wydatki, które ponieśliśmy w związku z COVID-em, związane z bezpieczeństwem, ponad 27 już wydatkowanych pieniędzy, czy ten cały system ulg, prawda, dla przedsiębiorców, dla mieszkańców, głównie dla przedsiębiorców, ponad 20 milionów złotych, no, w samym podatku od nieruchomości. Więc to są ogromne kwoty, których nie mamy, a jeszcze chwilę temu planowaliśmy. Dlatego jeszcze raz wracamy do tego PIT-a i mówimy, jak ważne jest to, żeby odprowadzać podatki tu, gdzie jesteśmy, bo każda złotówka jest na wagę złota. Bardzo dziękuję. Wówczas przez kilka lat organizowaliśmy loterie, w których kilkadziesiąt osób było w pewien sposób gratyfikowanych za to, że podatki płaci. Dzisiaj obserwujemy taką bardzo dobrą i pozytywną tendencję. Mieszkańcy chcą o Wrocławiu dyskutować, mieszkańcy o Wrocławiu chcą współdecydować, mieszkańcy chcą się aktywnie włączać w przebiegi konsultacyjne tego, jak Wrocław będzie wyglądał, i mieszkańcy chcą we Wrocławiu partycypować. W związku z tym, że dla nas ważny jest każdy płacący podatki we Wrocławiu, każdy mieszkaniec korzystający z miasta, uruchomiliśmy program Nasz Wrocław. Program Nasz Wrocław jest adresowany do każdej osoby, która płaci podatki we Wrocławiu. W tej chwili do tego programu zarejestrowało się ponad 114 tysięcy osób. Program ów po pierwsze pozwala korzystać z niektórych atrakcji miejskich, ponieważ podchodzimy do płacących podatki bardzo uczciwie. Państwo już się w podatkach do Wrocławia dokładacie. W związku z tym raz w roku możecie za darmo odwiedzić jedną z kilku wrocławskich instytucji, wśród nich m.in. Hydropolis, Ogród Zoologiczny i Aquapark, ale jest ich dużo więcej. Jest też całkiem spory pakiet partnerów zniżkowych. Zachęcam do zapoznania się z listą tych partnerów na stronie Nasz Wrocław. Co jeszcze ważniejsze, tych, którzy podatki we Wrocławiu wpłacą, nie dotyka podwyżka cen komunikacji miejskiej, ponieważ korzystając z tego programu, płacąc podatki we Wrocławiu, zachowujemy stare ceny dla biletów okresowych, ponieważ już się w podatkach do transportu dołożyliśmy. I drugi punkt, suma tych wszystkich atrakcji, z których można skorzystać płacąc podatki, to 630 zł, jeżeli ktoś oczywiście będzie chciał skorzystać z każdej z nich. Drugi punkt jest taki, że wychodzimy z kampanią informacyjną do mieszkańców. Będziemy obecni w Państwa mediach, będziemy obecni w internecie, będziemy obecni też na ulicach miasta i na przystankach komunikacji miejskiej. Ponieważ, jak wspomniałem, ważny jest każdy podatnik, to akcja, kampania promocyjna mówiąca o bohaterach Wrocławia, tych, którzy podatki we Wrocławiu płacą, sprawi, że każdy z mieszkańców, jak sądzę, odnajdzie w tej kampanii siebie. Jak będzie wyglądała, to dzisiaj nie zdradzę, ale myślę, że kiedy w przyszłym tygodniu wyjdą Państwo na ulicę Wrocławia, to będą Państwo bardzo mile zaskoczeni, bo zależało nam na tym, żeby w tej kampanii każdy się odnalazł. Teraz w dobie koronawirusa jest to bardzo ważne, kiedy kondycja finansowa miasta została osłabiona. Od naszej solidarności zależy, czy ten Wrocław, który znamy i który lubimy, będzie mógł pokonać kryzys i dalej się rozwijać. I jak już zostało wspomniane, rozliczenie PIT z wrocławskim adresem po prostu się opłaca. Także zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, żeby rozliczyć się we Wrocławiu. Szanowni Państwo, program Nasz Wrocław i rozliczenie PIT-u w naszym mieście to temat, który powinien być ponad podziałami politycznymi. Dlatego będę zachęcała wszystkich naszych miejskich radnych, także tych z opozycji, aby promowali w swoich środowiskach właśnie rozliczanie PIT-u we Wrocławiu. Wrocław, wspólna sprawa, bądźmy solidarni.